Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Za nami kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca. W wydarzeniu wzięło udział ponad 800 tancerzy. Podczas dwudniowej imprezy można było podziwiać niesamowite umiejętności taneczne najlepszych par w Europie. To jest turniej, który ma długoletnią tradycję. Natomiast jest to taki turniej, na którym ja tańczyłem, mój wspólnik tańczył. Większość sędziów, którzy tutaj oceniają dzisiejsze pary, również tutaj uczestniczyła, jeszcze będąc zawodnikami. Więc jest to taka kontynuacja już ponad 20 lat tych turniejów, które rokrocznie rozgrywane są w Zabrzu. To jest turniej rangi otwartych mistrzostw Polski. Jest on przepustką do tego, żeby te pary mogły startować w mistrzostwach Polski zamkniętych, co z kolei jest później przepustką już do Pucharu Świata, do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Na pewno ma swoją magię. Staramy się jako organizatorzy, żeby ten turniej po prostu ładnie wyglądał, żeby było przyjemnie, żeby było dużo zawodników, żeby byli najwyższej klasy sędziowie międzynarodowi i cała plejada polskich sędziów, utytułowanych w przeszłości zawodników, a aktualnie bardzo cenionych jurorów, którzy również oceniają pary na wielu zagranicznych turniejach, między innymi w Blackpool, w Niemczech, w Chinach. Sami najlepsi sędziowie oceniają najlepsze polskie pary. Czym jest dla Was ten turniej? Jest on dosyć ważnym turniejem w tym sezonie, bo tutaj startują najlepsze pary i cieszymy się, że możemy być w finale i pokazać swój najlepszy taniec teraz. Taniec czym jest dla Ciebie? Bardzo ważną rzeczą w życiu, w sumie moim takim głównym zainteresowaniem. Dla mnie też główna pasja i no jedyne, co na razie chcę robić w życiu. Taka ogromna motywacja dla nas i przygotowujemy się do tego przez cały rok i ćwiczymy na to, żeby tutaj pokazać jak najlepszą stronę naszego tańca i staramy się jak najbardziej pokazać to, co właśnie zrobiliśmy na sali, bo to jest jak dla mnie taki największy taki turniej, to ćwiczenie cały czas i ta motywacja i praca do działania, żeby później dostać efekty na turnieju. Za kilka dni będziemy już tańczyć rok razem. Trenujemy co najmniej 4 razy w tygodniu. Te treningi trwają po 2 do 4 godzin, bardzo różnie to czasami bywa. Czasami spędzamy cały dzień na sali po prostu, tak, jak tylko tak w jakieś wolne weekendy, to staramy się jak najbardziej wykorzystać ten dzień. A czym jest dla Was taniec? No to jest taka największa pasja i po prostu to, co kochamy i tym jakby żyjemy. Nie wyobrażam sobie życia bez tańca już w sumie, bo tak stało się to naszą taką jakby, może nie rutyną, ale tak, no taką codziennością po prostu. Coś, bez czego nie możemy jakby żyć. Preferujemy ogólnie tańce standardowe i takim ulubionym to jest raczej tango. Co tutaj dzisiaj zaprezentujecie na turnieju? Kondycję na pewno, ponieważ jesteśmy nową parą i chcemy pokazać klasę, że jednak możemy osiągać więcej niż tylko takie ogólnopolskie turnieje. A co powiesz o tancerzach, którzy dzisiaj tutaj też rywalizują na parkiecie wspólnie z Wami? Do każdego mam szacunek i uważam, że każdy, że tak powiem, jest równy tutaj sobie i, no, i lubię rywalizować z tymi parami. Ja bardzo lubię pary, z którymi się otaczam, z którymi tańczę. Mam bardzo dużo znajomych w mojej kategorii, więc jest to po prostu bardzo przyjemne. Wasze ulubione gatunki taneczne? Łacina. Bardziej mnie satysfakcjonuje niż standard, bo standard to jest tak, że no, cały czas się trzyma przodową ramę, tylko są takie w nogach, przodowe jakieś kroki, jakieś pozycje, a w łacinie to można jakby można tak powiedzieć, tak można tak zaszaleć, tak jakieś ręce jakoś tak się ładnie wyciągnąć czy coś, a no, no, standard i bez tak partnera po prostu nie trzeba w kontakcie stać i w ramę. Ja na przykład jak tańczę, to się nie stresuję. Ja się stresuję, jak właśnie stoję tutaj przed wyjściem tak trochę. Później jak już wychodzę, to tylko myślę o tym, żeby wszystko dobrze zatańczyć jak najlepiej, żeby mieć energię, emocje. Ja myślę, żeby tak zatańczyć jak najlepiej na 100%, dać sobie wszystko, żeby jak najlepiej wypaść na parkiecie. No, żeby dać sobie 100% i po prostu to jest też trochę, żeby było zabawnie tam na parkiecie, żeby nie było tak sztywno wszystko, tylko żeby się pobawić trochę. Bardzo pozytywnie, jestem co roku. Co roku coraz lepszy poziom, także naprawdę bardzo fajnie. Jest rywalizacja między Wami duża? Myślę, że tak, jest duża. To bardziej na turnieju tego typu rangi, to tak. Liczycie na wygraną? Oczywiście, jak najbardziej. Po to tu jesteśmy.
105 lat istnieje zabrzański chór Lutnia. Z okazji jubileuszu odbył się uroczysty koncert w dzielnicowym ośrodku kultury w Zabrzu Pawłowie. Na czym polega wyjątkowość tego chóru, tych ludzi, tego miejsca? Wspomnienia przede wszystkim, taka mentalność, jak się ma mentalność do śpiewu, do w ogóle do muzyki, to tak jakoś ułaskawia człowieka. Tak jakby ktoś będzie smutny, ale przypomni sobie cokolwiek, to mu na pewno pomoże śpiew. I przede wszystkim tradycja, dlatego że ten chór powstał w okresie powstań śląskich i wszyscy, którzy czuli w sobie tę polskość, to właśnie tym śpiewem próbowali tutaj utrzymać atmosferę w Pawłowie. Łączy nas ta pasja. Lubimy śpiewać, śpiewamy też, przekazujemy swoje tradycje naszym dzieciom. Także to jest nasze życie. Po prostu tu, przychodząc na próbę, zapominamy o wszystkim. Zostawiamy wszystkie problemy, wszystkie troski, zamykamy na klucz w domku, a tu przychodzimy, po prostu wyłączamy się i myślimy tylko o tym, co nam sprawia przyjemność. To jest wielka przygoda i wielka przyjemność. Po ciężkich trudach prób, czasem wyrzeczeń różnych, bo trzeba czasem w wolne dni poświęcić czas, ale po występie i w czasie, bo to też trzeba zaznaczyć, no jest to poczucie bycia chociaż w części artystą i to daje dużą satysfakcję. Chór bardzo aktywnie uczestniczy w wszystkich wydarzeniach, które się odbywają tutaj u nas w mieście w Zabrzu. Więc jak były uroczystości Miejskiego Ośrodku Kultury, to śpiewaliśmy, czy są uroczystości w naszej parafii, czy w sąsiednich dzielnicach, gdzie jesteśmy zapraszani, tam bardzo chętnie występujemy. Jeden z takich większych koncertów to był koncert kolędowy, gdzie śpiewaliśmy w Kościele Świętej Anny w Zabrzu razem z orkiestrą z Filharmonii Zabrzańskiej. Mieliśmy też przyjemność grać i śpiewać z muzykami z Opery Bytomskiej. Także staramy się rozwijać, a plany konkursowe są przed nami. Długoletnim dyrygentem chóru był Jan Cygan, który prowadził zespół od 1994 do 2017 roku. Bardzo miły i bardzo doświadczony po prostu nauczyciel, bo on był nauczycielem. Dlatego między innymi też tu przyszedłem w tym czasie, jak on jeszcze żył i tutaj prowadził ten chór. No, było to dosyć takie miłe z naszej wspólnej współpracy. Komponował, pisał nuty, wszystko przez wycieczki były organizowane, gdzieś mnie nie było za granicą, żeby nie śpiewać. Bardzo ładnie się śpiewało z Jankiem Cyganem. Ta atmosfera w chórze była taka spójna, wszyscyśmy się razem trzymali i na wycieczki, na pielgrzymki, żeśmy jeździli kilkudniowe, i Wiedeń, Rzym, Lourdes, Paryż, to były piękne czasy. Grecja, Hiszpania, wszystkośmy pozwiedzali i wszędzie był śpiew. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.